Na miłość boską, co pan wyprawia? Czy pan zaindukował się paranoją od Krynickiego? Czy pan myśli, że nikt nie wie o jego zwariowanych nocnych misteriach, o tej jego psychuszce? Cokolwiek pan powie albo zrobi, jest skrzętnie odnotowywane. Chce pan stąd wyjść, czy nie? No to dlaczego utrudnia mi pan zadanie? Dwoje się i troje, żeby pana stąd wyciągnąć. Ale jeżeli nawet starzyści patrzą na mnie podejrzliwie, to co ja mam robić? No niech pan spojrzy na sytuację obiektywnie. Ma pan w papierach schizofrenia paranoides. A czy mógłby mi pan wytłumaczyć, co pan właściwie robił w nocy na tamtej sali z Krynickim? Nawet poznawanie ma swoje granice, tym bardziej tutaj. A co z Krynickim? Nie ma go na sali? Coś mu się stało? No, zwykle po tych wyskokach dobrze mu robi izolatka. Uspokaja się, wycisza. A dlaczego to pana interesuje? Van Gogh, Platt, Proust, Goethe, Beethoven, Newton, Goya, Witkacy, Gombrowicz, Nikifor. Czy choroba odstępstwo od tak zwanej normy psychicznej może być genialnym spełnieniem dotąd niespełnionych idei? Czy chorzy mogą wyznaczać ideały zdrowym? Goebbels! Do ciebie mówię! Jeżeli uznajemy geniusz człowieka chorego psychicznie i my, zdrowi, uważamy go za niedościgły wzór, to czy aby jesteśmy do końca zdrowi, skoro chcemy kroczyć jego drogą i rozumiemy jego pracę? Do ciebie mówię! Skoro mózg jest tajemnicą, a jego funkcjonowanie wielką niewiadomą, to i tabletki są w gruncie rzeczy loterią. Na każdego działają inaczej, na jednych znakomicie, na innych wcale, a innym wręcz szkodzą. Wykorkował. Za co jest? No, przekręcił się w nocy na zawał. Nie było co zbierać. Mówię ci. Ale super jest. Dla mnie szansa, że mnie stąd wypuszczą. W końcu byłem kolegą Wallasa, nie? No, ciebie może wypuszczą. Coś ty tak zbladł. Jezu. Ale jak ja stąd wyjdę? Jak w filmach, co? Przecież tylko Zimiński wiedział, że... Kurwa. Co? No tak, sprawy się trochę skomplikowały. Pan chce opuścić nasz szpital, prawda? Przecież każdy może zaświadczyć, że jesteś zdrowy. Tak myślisz? Takie to proste? No pewnie. Niemożliwe. No to dlaczego ty nie jesteś na rybach, w kinie, nie wiem? Tylko siedzisz tu zamknięty w szpitalu dla wariatów? Co ty? Co ty porównujesz? Kogo? Ciekawskiego? Harcerzyka ze mną? Mówiłem, żebyś leżał na sali i nie szukał guza? Mówiłem? Ja byłem kimś, byłem ordynatorem, a ty co? Ty dopiero startujesz w zawodzie lekarskim. Słucham. Ze mną jest zupełnie inna historia. Wiesz, co ja mam za sobą? Sądy, bracie. Eksperymenty, teorie omamów wzrokowych. Walka o stołki, o pozycję, o sławę. A ty co? Ty nic nie zrobiłeś. Jesteś niewinny. Czemu oni mieliby cię skrzywdzić? Myślisz? No pewnie. Najwyżej zrobią ci testy i wszystko się wyjaśni. Tak, ale ja robiłem testy. No sam widzisz. No tak, tylko tak robiłem, że się dali nabrać. Może ty jesteś prawdziwy świr? No taki sam jak i ty, baranie. Jak miałem udowodnić, że jestem naturalnym, autentycznym pacjentem? Tylko Zimiński wiedział, że udawałem. No mówisz, że Wallas tak samo. Możesz do niego zadzwonić, no. Masz rację. Mogę zadzwonić? Wie pan, to trudna sprawa. Pacjenci nie mogą korzystać z tego telefonu. Okej, z którego mogą korzystać? Ja zapłacę. Czym pan zapłaci? No i ile? Przecież pan będzie sobie tu rozmawiał, a rachunek potem przyjdzie jeden za wszystkie rozmowy. Okej, ja będę rozmawiał bardzo krótko. Powiem tylko kilka słów o duże słuchawkę, dobrze? To bardzo pilne. Ale naprawdę bardzo krótko. Okej. Halo? Mówi Andrzej Majer. Czy mogę rozmawiać z ordynatorem Wallasem? Tak. Halo, czy to szpital psychiatryczny? Nie, to nie są żarty. Dobrze, czy to numer 835-22... Dosyć. Niech pan wraca na oddział. Tylko jeden telefon, dobrze? Jeszcze raz. Okay? Powiedziałem, dosyć. Ja muszę wykonać telefon. Powiedziałem, dosyć. No ktoś... Proszę to zostać. Ktoś musi potwierdzić, że... Na pomoc! Na pomoc! Ktoś musi potwierdzić, że jestem zdrowy.
pić. Kurde, nareszcie. Co oni ci dali? Tyle godzin? Dzień dobry. No i jak się pan czuje? Kto jest zastępcą ordynatora Ziemińskiego? Ja. A dlaczego pan pyta? Chciałbym porozmawiać z panem po obchodzie. A dlaczego po obchodzie? To właśnie na obchodzie pacjenci rozmawiają z lekarzem. To dłuższa historia. Dobrze. Przyślę po pana pielęgniarkę, a będzie pan grzeczny? Profesor Zimiński nie może potwierdzić pańskiej wersji wydarzeń. Zresztą profesor Zimiński nie może nic już potwierdzić, chociaż muszę przyznać, że ostatnia pana wersja jest całkiem przekonywująca. Jak na chorego, prawda? Tłumaczę, że nie jestem chory, że jestem zdrowy, że to wszystko udawałem. Jak ja mogę pana przekonać? Proszę się uspokoić, wszystko będzie w porządku. Tak, to nic nie jest w porządku. Uwierz mi, człowieku, że ja mówię prawdę. To wszystko można sprawdzić. Proszę się uspokoić, albo będę zmuszony przerwać tę rozmowę. Muszę panu przypomnieć, że na początku podpisywał pan szereg kwestionariuszy. Pamięta pan? Chodzi panu o testy? Mm-hmm. Tak, wypełniłem je. Tak robiłem, że się dali nabrać. W końcu jestem wariatem. Tak! Czy nie? Na pomoc! Proszę uwolnić chorego z pasów. Dobrze, żądam przynajmniej przeprowadzenia powtórnych badań przez specjalistę spoza tego szpitala, dobrze? To chyba może pan dla mnie zrobić, tak? Obiecuję, że zrobię wszystko, aby wyjaśnić tę sytuację. Okej. Okay. Proszę się skontaktować z moją żoną, proszę jej powiedzieć, że tutaj jestem. Pan z nią może też porozmawiać. Wywiad środowiskowy jest ważnym elementem uzupełniającym kartę chorobową, tak? Oczywiście, jeżeli zostawi mi pan telefon, skontaktuję się z pańską żoną. Bardzo proszę. Twierdzi pan, że pracował pan na oddziale profesora Halasa. Tak, nazywam się Andrzej Majer. A, rozumiem. Jak? Andrzej Majer. Nazywam się Andrzej Majer. Andrzej Majer. Ciekawe, jak Maria zareaguje na to, że leży w szpitalu psychiatrycznym. Pewnie ma to w dupie i nawet nie pofatyguje się, żeby przyjechać. To pan mnie wezwał, niech pan mówi. No jak pan się czuje? Jak ma się czuć zdrowy człowiek zamknięty w szpitalu dla wariatów? Czuję się dobrze. Skontaktowaliście się z Wallace'em? Jestem lekarzem czy nie? Jest pan. No? Choroba nie wybiera. Czuje się pan zagrożony? Czegoś się pan obawia? Nie, to wy się boicie, że mógłbym stąd wyjść. Sąd nie wydał nakazu pobytu w szpitalu. Nie jestem ubezwłasnowolniony. Jestem wolnym człowiekiem i mam prawo sobie decydować. Trzymacie mnie tu bezprawnie. Każdy ma prawo wyjść wtedy, kiedy mu się podoba. Nawet kakatonicy w stuporze? Tak, nawet kakatonicy w stuporze. I agresywnie chorzy. Jestem zdrowym człowiekiem, więc żądam respektowania moich praw. No, może o tym potem. Wezwałem tu pana, ponieważ przyszła pańska żona. Proszę sobie spokojnie porozmawiać. Nikt tutaj państwu nie będzie przeszkadzał. Mówiłaś mi, kim jestem? Boże, jak ty wyglądasz? Jak wyglądam? Normalnie, jak każdy tutaj, nie? Robią ze mnie wariata, to znaczy usiłują, ale zaraz stąd wychodzę. Postraszyłem ich prokuratorem, więc muszą mnie wypuścić. Czy im powiedziałaś, kim jestem? Powiedziałaś im, czy nie? Tak. Co im powiedziałaś? Tak. Co tak? Powiedziałam im, jak chciałeś. Co ty pierdolisz? Powiedz, czy im powiedziałaś, kim jestem? Na co? Rzucisz się na mnie, wy wariacie? Wystąpiłam o twoje bezwłasnowolnienie. Już dawno powinnam była to zrobić. Ale nie bój się. Nawet nie poczujesz różnicy. Przecież i tak całe dnie spędzałeś w szpitalu. Przynosiłam ci pieniądze. Żyłam ze świrem. Widocznie za mało. Inżynierek przynosi ci więcej, tak? Nie, nie, nie. A możesz do mnie zadzwonić później? Tak. Nie, nie, nie słyszałem. Aha.